Witamy widzów Racjonalisty TV. Po dość długiej wakacyjnej przerwie naszym pierwszym gościem po przerwie jest znany Państwu dobrze reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych, ostatnio chyba głównie dokumentalnych, pan Konrad Szołajski. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Nam też bardzo miło, a rozmawiać chcemy o nowym filmie, który jest skończony częściowo, to znaczy w tej części, że zdjęcia są zakończone, jak rozumiem, a postprodukcja jeszcze przed ekipą realizującą film. Film pod roboczą nazwą Dobra Zmiana. Państwo się oczywiście domyślają, o jaką zmianę chodzi, dobrą czy niedobrą, no ale chcielibyśmy się dowiedzieć, jaka była Twoja intencja, cel i intencja. Dlaczego przystąpiłeś, dlaczego zapragnąłeś, żeby zrobić ten film i dlaczego go zrobiłeś wbrew wielu przeszkodom, o których mam nadzieję też nam opowiesz? To wydaje mi się takie trochę oczywiste, aczkolwiek z punktu widzenia drogi, którą potem musiałem pokonać, no to ta oczywistość już jest taka trochę mniej jakby dla mnie jasna, dlaczego się na to zdecydowałem. Bo na początku po prostu sądziłem, że są wydarzenia, które warto zapisać i jako człowiek wrażliwy w pewnym sensie na przemiany społeczne, na to, co tak wokół się dzieje, szukający tematów, w którymś momencie pomyślałem, że to, co się stało w Polsce w 2015 roku, warto zapisać. Ja byłem świeżo po ukończeniu filmu Walka z szatanem. Tamten film bardzo mnie, że tak powiem, zajął i trochę musiałem się wyłączyć z wielu rzeczy. W związku z tym tak jakby na świeżo mogłem popatrzeć na inne sprawy i zobaczyłem, że tutaj coś się dzieje nowego, że następuje przemiana. Czy to znaczy, że w jakiejś mierze to jest dalej walka z szatanem? Mniej dosłownie rozumiana? No, dzisiaj tak na to patrząc, no bo dzisiaj to jestem mądrzejszy, bo już ten drugi film zrobiłem i mogę jakoś tam próbować to racjonalizować, to można też tak powiedzieć, że gdzieś tam się zmagamy z przeciwnościami i taka wycinkowa analiza społeczno-psychologiczna, która była przedmiotem naszych prac w filmie Walka z szatanem, teraz się rozszerzyła jakby na całe społeczeństwo, więc tamten film można traktować do pewnego stopnia jako metaforę, jako pewnego rodzaju taką pierwszą przymiarkę, a teraz pewne szaleństwo ogarnęło wszystkich. To pewnie krytycy tak będą pisali, ja tutaj tak wybiegam. Ja byłem pierwszy, być może. Być może, tak, tak, no bo mało kto jeszcze to widział i tak naprawdę ten film nie jest jeszcze gotowy, więc dopiero jak będzie w pełni, że tak powiem, wykończony i będą publiczne projekcje, to wtedy zaczną się interpretacje i tak dalej. Ale w intencji to jest jakby to samo. Ja zresztą w ogóle, jak pewnie wielu moich kolegów, w kółko kręcę ten sam film. Tylko zmieniam, no powiedzmy sobie, anturaż bohaterów, ale historia ogólnie jest taka, że próbuję zrozumieć, co się wokół mnie dzieje i dlaczego jest tak dziwnie. Doskonale rozumiem. Ja na swój sposób też próbuję. No to jest w ogóle nasz pewnie status tutaj na ziemi. Próbujemy zrozumieć, po co tu jesteśmy, tak? A wracając do głównego wątku? No to po prostu przekładając to na jakieś konkrety fakty, zorientowałem się, że z jednej strony PiS wygrał wybory i przystępuje do realizacji programu dosyć radykalnego, którego wtedy szczerze mówiąc tak szczegółowo nie znałem. Ale no mniej więcej wiedziałem, bo to przecież no wiedzieliśmy, co Jarosław Kaczyński mówił przed wyborami przez dość długi czas. Przedtem był ten okres rządów PiS-u 2005-2007, więc można było się jakoś tam spodziewać. Ale to, co mnie zainteresowało, to na początku, to ten taki dosyć mocny opór społeczny. To znaczy, że Polska bardzo szybko się podzieliła na te dwa plemiona. One przedtem też istniały, przedtem przecież od gdzieś od 2010 roku to było widoczne, ale nie miało to takiego instytucjonalnego znaczenia, jak to stało się po wyborach w 2015 roku. I się przełożyło z jednej strony na bardzo takie szybkie, radykalne, zdecydowane działania władz, a z drugiej strony dość tak dynamicznie rosnący opór środowisk, no, które się z tym nie zgadzały. No i pomyślałem, no to warto chyba jakoś to zapisać, bo
taki czas sprzyja, że tak powiem, pokazaniu postaw, które normalnie są takie troszkę ukryte. Rzeczywistość generalnie jest taka magmowata i tylko są pewne momenty, okresy, kiedy można tak jakby zastosować mikroskop i zobaczyć coś bliżej, lepiej. Na przykład wojna, okupacja, wtedy te ludzkie zachowania są takie bardzo ekstremalne, prawda? To jest dość problematyczne, ale zabrnęlibyśmy zbyt daleko idący taki wątek na temat psychologii postaw i tego, na ile rzeczywiście ekstremalne sytuacje ujawniają ekstremalne, ukryte wcześniej cechy, a na ile wyzwalają rzeczy zupełnie nowe, nie będące kontynuacją tego, co wcześniej drzemało. Mówiłeś o tym, że niekoniecznie te zachowania są typowe. No, to jest oczywiście filozoficzne pytanie, czy ludzie pod wpływem stresu, pod wpływem takich różnych nacisków... Jest też psychologiczne bardzo. Na przykład stwierdzono, że podczas wojen albo jakichś sytuacji kryzysu, takiego z prawdziwego zdarzenia, a nie jakiejś histerii medialnej na przykład, znacznie zmniejsza się liczba przypadków nerwic i depresji też. Znaczy ludzie, część ludzi w takich sytuacjach odnajduje się, zaczyna czuć, że żyje, odnajduje poczucie sensu w walce właśnie, czy w jakimś oporze. Im gorzej, tym lepiej. No, dla części ludzi tak jest. Wtedy czują się naprawdę, dla bardzo wielu ludzi pokolenia naszych rodziców, jak sądzę, w ogóle okres Powstania Warszawskiego był najbardziej nie tylko sensotwórczym, ale też euforycznym zdarzeniem w ich życiu. Tak było z moimi rodzicami na pewno. Potem właściwie dla nich już, zwłaszcza dla ojca, nic nie działo. To były najlepsze chwile jego życia, te 63 dni. No, ale to poboczny wątek, może wróćmy do filmu. No tak, no w każdym razie doszedłem do wniosku, że warto to jakoś najpierw zaobserwować, popatrzeć, co się właściwie dzieje, a potem może ewentualnie opisać. Jako że dokument to jest coś takiego, co czasem się robi, przynajmniej ja tak pracuję, ale to wielu kolegów, trochę tak jak gdyby rozwiedka bojem, mówiąc z rosyjska. To znaczy jeszcze nie wiemy do końca, co będziemy kręcili, jak będziemy kręcili, ale robimy takie przymiarki, no co z tego wynika, jak coś tam zarejestrujemy, co jest potencjalnie ciekawe. No to ja tak zacząłem robić, patrząc na te tłumy, no, i zastanawiając się, co motywuje tych ludzi, dlaczego oni tam idą, kto jest liderem, skąd się ci liderzy biorą, których nie znałem w ogóle wcześniej nigdy, prawda, jakieś osoby kompletnie anonimowe do tego momentu. I jak to robiłem, no to ze zmiennym szczęściem tam mi się udało różne rzeczy sfilmować. No ale potem nastąpiły, nazwijmy to, zdarzenia, które spowodowały, że to się zrobiło mniej ważne. Mniej ważne z kilku punktów widzenia. Znaczy, co się zrobiło mniej ważne? No te manifestacje. Aha. I ten taki ruch. Po pierwsze zaczął wygasać, więc jakby sprawa no trochę już nie była tak istotna. W zasadzie szczyt tego był późną wiosną 2016. Ten początkowy entuzjazm niejako zwątlał. Po drugie, kiedy się nad tym zastanawiałem, no to też zaczęło mnie korcić, żeby zacząć rozumieć drugą stronę, bo tutaj trochę już wiedziałem, dlaczego ci ludzie to robią i co nimi motywuje. I z tą intuicją pojechałem za granicę, gdzie próbowałem, tak jak zresztą zwykle standardowo to robię, znaleźć środki na ten film, bo trochę standardowo okazało się, że Polski Instytut Sztuki Filmowej kompletnie nie jest tym zainteresowany, no bo jakby zajmuje się troszkę czym innym, no nie chcę tutaj używać epitetów. Dobrą zmianą, on wprowadza dobrą zmianę. No nie, wtedy to jeszcze tak nie było, ale generalnie rzecz biorąc, takie instytucje uciekają od wszystkiego, co może przysporzyć ich władzom jakichkolwiek kłopotów, którąkolwiek stronę. Urzędnicy mają to do siebie, że lubią siedzieć tam, gdzie siedzą i jak jest coś, co nie wiadomo, co z tego wyniknie, a w tym wypadku kompletnie nie było wiadomo, ja nie wiedziałem przecież, to już tym bardziej oni, no to tam był szalony opór. Mimo że eksperci chcieli dać na to pieniądze, bo uważali, że to jest po prostu pierwszy obowiązek. Tak naprawdę w ustawie o kinematografii jest to napisane. Tak, oni powinni mnie poprosić o to de facto, ale przeciwnie, wyrzucili, łamiąc prawo, łamiąc regulamin, łamiąc tę całą ustawę, no w ogóle wszystkie możliwe, że tak powiem, przepisy. Być może kiedyś z tego będą jakieś konsekwencje, być może nie, no, ale to nie pierwszy raz, więc bądźmy tutaj tolerancyjni. No więc świadom tego, bo wiem, gdzie żyję, pojechałem za granicę, no i tam moi znajomi, że tak powiem, redaktorzy i
ludzie z branży powiedzieli, że dla nich to byłoby bardziej interesujące, żeby rzeczywiście pokazać też tę drugą stronę, żeby po prostu wytłumaczyć, co się dzieje, że pokazanie jednej strony no, jest zbyt wąskim ujęciem sprawy. No i zacząłem szukać bohaterów z drugiej strony. To było trochę trudniejsze, bo jakby moje naturalne środowisko było jednak zbliżone do tej takiej, powiedzmy sobie, opozycji. Większość z nas właściwie, nie znam praktycznie liczących się filmowców czy aktorów, poza bardzo nielicznymi wyjątkami, którzy by stawali jakby po stronie tej władzy. Więc to był troszkę problem. I po jakimś czasie mi się udało. To dość długo trwało, bo raz, że była nieufność, po co ja to chcę zrobić, jak ja to chcę wykorzystać, takie różne spiskowe teorie, no jakieś to było trochę kuriozalne. Czy po obu stronach ta nieufność, czy po tak, tamtej? Ona była trochę po obu stronach, przy czym bardziej była po tamtej, ale po tej też. Te strony jakby są takie, tu to słowo brzydkie, symetryzm. Ale ono dość szybko zaistniało, że tak powiem, w rzeczywistości, że taka nieufność w Polsce się pojawiła, że właściwie wszystko może być wykorzystane w jakiś niewłaściwy sposób, że w ogóle nikt nie chce niczego zanotować, żeby zanotować, tylko zawsze po to, żeby zrobić komuś krzywdę. No. Znaczy w tym wybudzeniu tej nieufności jakąś rolę odgrywało to, że chcesz też z drugą stroną rozmawiać? No to zdecydowanie, to w ogóle było najzabawniejsze, a jednocześnie takie dosyć smutne, taka tragifarsa bym powiedział, że jak szedłem z jednej strony, to ta druga była nieufna, jak szedłem z drugiej, to ta pierwsza była nieufna. Mój pomysł był taki, mnóstwo takich rodzin poznałem, że są podzielone rodziny, czasem ojciec, syn, czasem małżeństwo, czasem bracia, no bracia Kurscy, siostry Pawłowicz i tak dalej, i tak dalej. No, ale jak ja zacząłem od tej strony takiej, tej opozycyjnej, no to ci z PiS-u to kompletnie nie chcieli rozmawiać. Ja z kolei próbowałem z drugiej, to ci byli szalenie nieufni, że to jest jakiś spisek taki antyopozycyjny czy cokolwiek. No. Niezależnie od tego, kim ja byłem, co wcześniej zrobiłem i tak dalej. Także to w ogóle jest fatalnie pod tym względem. Ta nieufność ludzka i taki brak wiary też w siebie, bo ci ludzie jakby zawsze chcą mieć jakieś maski, chcą się jakoś tak ubrać, żeby wyglądało, że są kim innym niż w rzeczywistości są. Nie wierzą, że jak się pokaże ich tacy, jakimi oni naprawdę są, to coś dobrego z tego będzie. Nie, to będzie fatalne. Zawsze trzeba jakoś udawać. No to jest w ogóle problem, a w tej sprawie jeszcze większy. No ale... Przepraszam, mogę na marginesie zrobić uwagę ad personam? Słucham. Bo odniosłem takie wrażenie już jakiś czas temu, gdy rozmawialiśmy o no, trochę podobnych perypetiach w trakcie realizacji walki z szatanem, że jest w tobie jednak sporo psychologa i że ty lubisz tę fazę pracy nad filmem, tę wstępną takich kontaktu z ludźmi, pokonywania jakichś właśnie oporów typu nieufność, różnego rodzaju. Ale czy to nie jest jakaś tam część motywacji do robienia filmów właśnie tego rodzaju, że chętnie się konfrontujesz, znaczy nie po to, żeby się konfrontować. Czy taki czy... masochizm sugerujesz wręcz. Nie, no ta potrzeba tego typu doznań. Nie. Znaczy wyzwanie jest rzeczą dobrą. Ja bym tego jakoś nie nazywał masochizmem, tak jak powiedziałem. Tylko no, ciekawe jest pokonywanie przeszkód, które są jakoś istotne po to, żeby zdobyć jakąś wiedzę czy jakiś skarb, prawda? No i tam, gdzie... W ogóle nieciekawe jest robienie czegoś, co jest łatwe, co już wszyscy wcześniej zrobili i co jest oczywiste. Po co tam w ogóle wchodzić, tak? To jest nudne. No więc w tym sensie mnie interesuje pokonywanie przeszkód, ale wolałbym, żeby to trochę jednak gładziej szło. I zdarzyło mi się robić film na przykład z Anglikami i Włochami, gdzie było bardzo łatwo współpracować, bo oni w ogóle jakby mieli zaufanie, ale to właśnie nie kwestia zaufania, bo oni się nie bali. Bo to nie chodzi tylko o to, że trzeba zdobyć zaufanie i jakoś tych ludzi przekonać. Po prostu jeśli człowiek jest pewny swego, to się nie boi. A większość ludzi, jak się okazuje, u nas nie są pewni i się boją. No, ten strach wynika z takiego jakiegoś niewiary we własną tożsamość. No, że ta tożsamość w ogóle jest jakaś przypadkowa, czy jakaś taka niedopracowana. No w każdym razie były problemy z tymi rodzinami, były problemy w ogóle, żeby znaleźć bohaterów, ale koniec końców ileś takich osób się znalazło, ja z nich zrobiłem, no, nazwijmy, wybór i wybrałem drugą kobietę, bo przedtem wybrałem jeszcze kobietę,
z tych kręgów opozycyjnych, bo chodziło o pewien parytet, żeby były dwie kobiety. Myśmy różnych innych ludzi filmowali, ale te osoby się jakby najbardziej sprawdziły i potem postanowiliśmy już dalej iść ich tropem. Co nie znaczy, że innych tam nie ma. Natomiast te dwie panie stanowią taką jakby oś, wokół której to wszystko jest jakoś zorganizowane. Szczególnie jedna z tych pań wydaje mi się stanowić oś i fundament i jednocześnie jakiś rodzaj bicza porządkującego i tak dalej. No ale to taka uwaga, Państwo zrozumieją, o co mi chodzi, jak już obejrzycie film. No, budujmy zainteresowanie, może to jest też istotne, żeby ludzie chcieli ten film po prostu tak, zobaczyć. Tak, tak, to jest konieczne, koniecznie trzeba go zobaczyć. Mówiłem Ci już wcześniej, że dla mnie był wstrząsający po prostu, ale przepraszam, że znowu przerwałem, proszę. No tak, ale Ty widziałeś film jeszcze w wersji roboczej i na razie mamy go w wersji roboczej i dopóki nie uda nam się skończyć tej zbiórki i nie będziemy mieli jak zapłacić za prace postprodukcyjne, to nikt tego filmu nie zobaczy, bo ja go publicznie nie pokażę. Bo ten film wygląda trochę jak taki dom wybudowany, a nie otynkowany. Jeszcze nawet stolarki do końca nie mogą. Ale to może powiedz więcej o zbiórce. No, zbiórka polega na tym, że w momencie, gdy większość, poza jedną szlachetną instytucją, Śląski Fundusz Filmowy, tutaj wyrazy szacunku i podziękowania, wszystkie mi odmówiły pod różnymi dość idiotycznymi pretekstami. W związku z tym stanęliśmy na końcu tej produkcji wobec pytania, jak to zamknąć, żeby to wyszło dobrze. A że film wyszedł w ogóle dłuższy i może pójść do kina, to jeszcze więcej kosztuje. No i rozwiązanie, które ktoś zaproponował, było takie, żeby zrobić publiczną zbiórkę na portalu odpalprojekt.pl. Tam się wchodzi, przez internet oczywiście, wpisuje się tytuł filmu Dobra Zmiana i dalej instrukcja prowadzi. I tą drogą już w tej chwili jesteśmy w zasadzie no, w połowie, że tak powiem, tej zbiórki, bo mamy około 50 tysięcy złotych, a potrzeba nam 100. I po miesiącu mamy właśnie te 50, więc... Gratuluję, to dobry wynik. No, mówią biegli w piśmie, że jest naprawdę ten wynik wręcz znakomity i liczymy na to, że jeszcze blisko miesiąc da jakby resztę i się uda. To jednocześnie daje ludziom informacje, bo to nie chodzi tylko o pieniądze, bo to można wpłacić nawet 5 zł, więc każdy może wpłacić. Naprawdę, ci z Państwa, którzy mówią, nie, ja mam niewiele pieniędzy, 5 zł... Ja tak mówię ostatnio. No, ale myślę, że 5 zł też może wpłacić. Tam są dużo większe wpłaty. Średnio ludzie wpłacają około 100. Przy czym to nie są dary, to jest tak, że my za to coś oferujemy. Jeśli ktoś zapłaci na przykład 100 zł, to dostaje i plakat, i płytę, i coś tam jeszcze. Jak zapłaci 200 zł, to zaproszenie na uroczystą premierę i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej popularny, aczkolwiek zastanawiam się właściwie dlaczego, taki podarunek to jest, czy nagroda, to jest kolacja ze mną za 500 zł. I mnóstwo ludzi się na to skusiło, co po prostu jakoś tutaj się czuję trochę niezręcznie, jak ja podołam, że tak powiem, tylu konwersacjom. Myślę, że ci ludzie będą szalenie ciekawi. Sam jestem, że tak powiem, zaintrygowany. No, to zachęcam do tej zbiórki odpalprojekt.pl. Wtedy będziemy mogli wszyscy ten film... Przepraszam, czy na kolację można się zrzucić w kilka osób te 500 zł i wtedy byłaby kolacja na przykład z 3 lub 4 osobami? Na przykład studentami. No. Teoretycznie jest to możliwe. Myśmy zakładali, że to jest jednak takie bardziej, że tak powiem, tete-a-tete elitarne. Uh-huh. I w pewnym sensie wydawało mi się, że ludzie tego oczekują, że wtedy ta konwersacja jest taka bardziej, że tak powiem, pogłębiona. Natomiast każde rozwiązanie jest do rozważenia, a może na przykład restauratorzy to, się... To w imieniu tych wszystkich, których nie stać na te 500 zł, a bardzo by chcieli z Tobą iść na kolację, to apeluję do Ciebie i kto tam jeszcze podejmuje decyzję w tej sprawie. Ale to też jest pewna oferta dla restauratora, który chciałby się przy okazji wypromować, ponieważ możemy właśnie w tej restauracji wszystkie te posiłki spożywać i to może stać się pewną taką tradycją. No, może nie będzie to obiad czwartkowy, tu po prostu gardę, ale jakaś taka forma, że tak powiem, kulturalnego spożywania wyrafinowanych dań. Tak. Jedną z osób, która wykupiła kolację ze mną, jest Agnieszka Holland na przykład, co w ogóle sprawiło mnie w zdumienie. To po nagraniu coś Ci zaproponuję w związku z tym, ale teraz nie chciałbym już tego wątku, bo on zupełnie byłby niezwiązany z filmem, o którym rozmawiamy i chciałbym, żebyśmy dalej rozmawiali. Czy mówiąc o zrzutce czy zbiórce
Czy skończyłeś ten wątek, jak już go wyczerpałeś, czy... No, możemy na końcu powtórzyć, żeby ci, którzy nie zdążyli zapisać, mogli to zapisać, bo to jest dla nas ważne. Ale myślę, że ludzie są bardziej zainteresowani, jak chcą w ogóle nas słuchać, żeby się dowiedzieć czegoś, no, czego nie wiedzą. Więc jak ty czegoś nie wiesz i jesteś ciekaw, to pytaj, będę umiał, odpowiem. No, ja oczywiście nie wiem prawie nic, bo moim zdaniem jednym z najważniejszych takich aspektów definicji racjonalności jest adekwatny stopień pewności wypowiadanych czy nawet niewypowiadanych sądów na dowolny temat. No więc mój stopień pewności jest adekwatny do trudności problemu, więc ogólnie biorąc, czy konkludując ten wąteczek, mam poczucie, że nie wiem nic, ale to nie chodzi o wiedzenie, mnie nie chodzi o wiedzenie lub niewiedzenie, tylko jakby wspólne porozmawianie o pewnych wątkach czy pewnych myślach, które mi się nasunęły w trakcie oglądania albo w trakcie słuchania Twoich wypowiedzi, Twoich komentarzy już do samej pracy i do filmu. I na przykład tym, co mnie zainteresowało może najbardziej, jest porównanie obu bohaterek, którego dokonałeś w kilku miejscach, dość podobnie, no bo to jest to, co myślisz. I powiedziałeś mianowicie i napisałeś, że obie panie, choć na początku wydaje się, czy nawet nie wydaje się, zostały wybrane jako reprezentantki dwóch zwaśnionych, skłóconych czy nienawidzących się wzajemnie plemion, to przy bliższym przyjrzeniu okazują się jakoś tam podobne. I dalej powiedziałeś, że obie chcą coś zbudować, nawet używam częściowo, mimo słabej pamięci, Twoich słów, ale nie wiedzą jak. Ja się nad tym zastanawiałem, bo z jednej strony w Twoim filmie wyraźnie widać, nie wiem, czy mogę maleńki fragmencik z pierwszych minut opowiedzieć, widać to podobieństwo, myślę, że to zamierzone było, że pokazujesz je nie na samym początku, ale zaraz może od trzeciej minuty, przez kilka minut, jako kobiety. Znaczy jedna szuka grzebienia, czyli troszczy się jakoś o swój wygląd, no, związany z brakiem grzebienia, zagrożony jest jakiś tam optymalny wygląd, a druga przymierza t-shirt i też tak najwyraźniej jakoś przywiązuje wagę do tego, jak wygląda w tym t-shircie i nawet rozmawia z kimś, że nie ma jej numeracji i tak dalej. I ja miałem wrażenie, że świadomie, no to nie ma nawet znaczenia, ale tu pokazały się obie jako kobiety. No bo to są kobiety. A nie, no, tak, ale nawet do tego bardzo miły i czarujący. Tylko no, może trochę mnie zaskoczyło, że w takim filmie, który, no, tak jak rozumiem, ma być głównie polityczny, właśnie no, skupiłeś się na tym i to w pierwszej części filmu. To od razu zrobię wtrend. Tak. W moim poczuciu tego, co w ogóle w życiu jest i tego, co należy pokazywać na ekranie, w teatrze czy w filmie, to jest taka pełnia. I teraz, mimo że tutaj mądrze zadajesz pytania i cytujesz różne rzeczy, to pijesz wodę, tak? Wodę i kawę jednocześnie. Wiem, że to okropne, ale już trudno. I kawę jednocześnie i to jakoś cię charakteryzuje. Tak, i jesteśmy no, istotami, które mają tę taką stronę, nazwijmy to duchową, i tę fizyczną. I bardzo dużo w nas jest elementów takich, jakby to powiedzieć, ludzkich po prostu. I naprawdę to nie jest tak, że nieustannie nawet działacze myślą o ojczyźnie i deklamują strofy z Wyspiańskiego czy Słowackiego albo przemówienia któregoś ze swoich liderów. Większość naszego życia polega na tym, że zajmujemy się normalnymi, przyziemnymi sprawami i w nich odbija się i nasz światopogląd, i polityka. I naprawdę przez to dużo więcej widać. Ja to oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale nie jestem pewien, czy tak dużo więcej, znaczy w wydobyciu faktu, że obie bohaterki są kobietami, akurat w kontekście politycznym moim zdaniem nie tak wiele widać, ale to twoje oczywiście święte prawo, żeby zwrócić na to uwagę. A fakt, że wybrałem na bohaterki kobiety, a nie mężczyzn, jest już bardzo znaczący sam w sobie? No może jest znaczący, proszę bardzo, to spróbujmy, no. Bo mnie się wydawało, że wybrałeś na bohaterki kobiety, za tym na pewną modę, znaczy taką może dobrze rozumianą nawet modę, ponieważ uważa się, że jakoś kobiety ostatnio w polityce są nawet ważniejsze niż mężczyźni,
jakieś znane osobistości ze świata kultury, polityki mówią, że jeżeli ktoś zmieni ten kraj, to właśnie kobiety, to po tych skutecznych demonstracjach w sprawie aborcji i paru innych demonstracjach i prawdopodobnie nie tylko. I myślałem, że z tego względu wybrałeś kobiety, a może z jakiegoś innego. No, to był jeden z istotnych elementów, po prostu takie spojrzenie na to, co się tutaj dzieje i kto pełni jakąś taką rolę, że może to zmienić. I mnie się wydaje, że rzeczywiście, jeśli dojdzie do jakiegoś przetasowania tej sceny politycznej i społecznej, to właśnie przez to, że następuje taka kolejna faza emancypacji kobiet. W Polsce w szczególności, bo tutaj kobiety są z jednej strony traktowane dobrze, w sądzie na przykład zawsze dzieci idą do matki, nie do ojca, alimenty i tak dalej. To jest kompletny brak równouprawnienia mężczyzn. No ale w sprawach o przemoc jest dokładnie odwrotnie. A w sprawach o przemoc jest dokładnie odwrotnie, w związku z czym w ogóle ten cały system jest jakiś koślany. I jak popatrzy się na pozycję kobiety w krajach o wyższym stopniu cywilizacji, tak to nazwijmy, no to zdecydowanie jest inaczej. Biedne polskie kobiety żyją jeszcze w takim jakimś XIX wieku trochę i naturalną koleją rzeczy to się zmieni. To nie jest pytanie czy, tylko to jest pytanie kiedy. Czy to nastąpi za rok, czy za lat 10. No to trochę tak jak z prawem kobiet do brania udziału w wyborach, czy cokolwiek takiego. W XIX wieku wydawało się to fanaberia, tak? Skłodowska chciała studiować, to musiała tam jechać gdzieś tam za granicę, żeby robić karierę. No, a dzisiaj już jak gdyby nie istnieje w ogóle taka możliwość, żeby zabronić kobietom głosować, tak? Albo żeby one nie mogły studiować. Nikomu do głowy to nie przyjdzie, ale w XIX wieku było oczywiste. No, to podobnie stanie się z pewnymi prawami kobiet, o które one teraz proszą, a które za 20 lat no już będą jakby oczywiste. Tak. No ale to z tej perspektywy patrząc, jako przyjaciel albo wprost feminista powiem, że ten wątek, od którego zaczęliśmy rozmowę już o filmie samym, no ten początek tego wątku jest jednak antyfeministyczny. Ja w tej chwili nie wypowiadam swojego poglądu, tylko tak jak sobie wyobrażam, perspektywę. To spróbuj mówić własnym słowem. Nie, ale akurat to pytanie wydaje mi się jakoś tam ważne, bo z perspektywy feministycznej patrząc, mimo tego co powiedziałeś, to jest tak, no ja się oczywiście zgadzam, że kobiety odgrywają coraz większą rolę i bardzo się cieszę z różnych względów, nie tylko politycznych. Ciekawsze jest życie polityczne, jak są i kobiety i mężczyźni. Ale tutaj właśnie wydobycie tej kobiecości w tradycyjnym sensie, w kontekście politycznym, z tej perspektywy feministycznej może być postrzegane jako takie no, antyfeminizm jednak. Mówisz to samo, co moja francuska znajoma producentka, która to oglądała. Znaczy, że dobrze się domyślam tej perspektywy. No tak, tylko wydaje mi się, że ta perspektywa jest z lekka taka zniekształcona. To znaczy, wszystko zależy od punktu siedzenia. Moim zdaniem to po pierwsze, tak nie jest, że to nie przesadzajmy. No, tu proporcją gardę, to nie jest tak, że kobiety są lepsze od mężczyzn. Nie są gorsze, ale nie są lepsze, tak? I po prostu tak jest, że są i brunetki, i blondynki, i wszyscy mają prawo istnieć. Po drugie jest taka sytuacja, że trochę na pewne rzeczy zwracają uwagę ludzie, którzy mają w tej sprawie jakąś tam swój kompleks, czy jakąś słabość, tak? Jest bardzo ciekawe, to przeskoczymy na chwilę do poprzedniego filmu. Żona profesora, który wystąpił w naszym filmie, zwróciła uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że jej mąż idzie do pracy w jakimś takim cienkim paltociku w berecie przez jakieś takie slumsy i wchodzi do budynku, który wygląda jak barak, a to jest wydział humanistyczny w renomowanej uczelni. A ksiądz zjeżdża windą do garażu podziemnego, gdzie stoi jego Audi, wsiada w to Audi, jedzie tym Audi i wchodzi do kościoła, który wygląda jak pałac. Tak? Ja tego nie wymyśliłem, po prostu myśmy sfilmowali, jak idzie do pracy jeden i drugi. I myśmy sfilmowali, jak jedna pani, że tak powiem, przystępuje do swoich różnych tam działań i druga. Także ja po prostu obserwowałem, no to one tak robią. No to jakbym to ukrył, no to byłoby znowu, że one właściwie... No to co one mają robić, jak się szykują? No jednak nie ukrywajmy, kobiety przed wyjściem z domu robią sobie makijaż, a mężczyźni nie. No to nie popadajmy w szaleństwo, żeby to ukrywać. Dobrze. To przejdźmy w takim razie już do bardziej politycznego wątku, bo mówisz o tych paniach, że
zrównując je w jakiejś mierze w kolejnym aspekcie jako problemu, osoby ludzkie, że tak powiem, używając języka troszkę... Ale tego zastrzeżenia w tamtym komentarzu, do którego nawiązuje, nie robisz. Ale oczywiście... No bo mi dziennikarz ludzkie. Skrócił moją wypowiedź. Aha, no dobrze, ale to już dokończę tę myśl, zobaczymy, co z tego wyniknie. Że one obie właśnie chcą coś zbudować, ale obie nie wiedzą jak. I oglądając dalej ten film, zastanawiają się, na ile ta charakterystyka ogólna, bardzo i wstępna oczywiście, jest adekwatna do tego, co potem widzę. A to jest jednak film, a nie, który nie daje mi jakiegoś psychologicznego wglądu no, w taki sposób, jaki by dało jakieś zwierzenie, czy w formie pisemnej, czy ustnej. Że jedna z tych pań dla mnie robi wrażenie osoby, która no, wie przynajmniej, co chce zbudować. Mówi o swoich wartościach, o tym, czego jej córka powinna się uczyć w szkole, jaka, że Polska że powinna być otwarta na świat, a może w szczególności na Europę i tak dalej, i tak dalej. Wymienia w drugiej kolejności za każdym razem, po kilku wartościach pozytywnych, mówi, czego w związku z tym by nie chciała. Ale przede wszystkim ma tę wizję czegoś, czego by sobie życzyła. Druga pani, moim zdaniem w ogóle niewiele mówi takiego, no właściwie wypowiada się wyłącznie o swojej niechęci, nienawiści czy lęku pomieszanym z niechęcią, jak na przykład o tym, że w Brukseli rzekomo gdzieś tam nie można do jakichś dzielnic w ogóle wejść, bo biały człowiek naraża się na napad. No, pałac Stalina, pałac kultury, o którym ona mówi. No, to słusznie oczywiście, bo on oficjalnie kiedyś miał taką nazwę, już chyba nie ma. No więc jest bardzo brzydki. Ta pani oczywiście nie wie, że ten pomysł architektoniczny wzięty owszem ze Związku Radzieckiego, ale był wzorowany na wieżowcach nowojorskich i to wprost, a konkretnie na Chrysler Building. Także może jakby wiedziała, to by nie powiedziała tak śmiało, że to taka brzydota straszna. W każdym razie ta pani druga jest no, prawie wyłącznie w tej części, którą pamiętam z filmu, negatywna i to przepojona niechęcią. Nie, ale ja się z tobą nie zgadzam. To jest twoje spojrzenie, to jest absolutnie twoje spojrzenie. No, że to jest z pewnością, jest moje spojrzenie, tym razem nie przypisuję go feministkom ani nikomu, moje spojrzenie. Natomiast rzeczywiście ta druga pani, kończąc tę myśl, zanim pełniej się ze mną nie zgodzisz, wyraża wiele niewerbalnie, na przykład faktem, że chodzi przez większą część filmu w mundurze jakiejś formacji, nie wiem jakiej, no w każdym razie takim wojskowo wyglądającym. No to niewątpliwie wiele mówi o tej pani, zwłaszcza psychologowi. Albo organizując pewne zdarzenia w akcji tego filmu, no szczególnie wstrząsające, to powiem króciusieńko, szczególnie wstrząsające dla mnie była scenka, w której przy jakimś posiłku, chyba przy śniadaniu, ta pani zorganizowała zbiórkę dla tych dwóch chłopczyków maleńkich, zbiórkę w takim stylu wojskowo-harcerskim, gdzie tam usiłowała wmanipulować jednego w nich w coś, już wszystko jedno. Żeby wypił chyba szklankę mleka, to jest bardzo dobre, czy tam tak, soku. Tak, ale usiłowała go wmanipulować i to wszystko właśnie w ramach zbiórki takiej parawojskowej. No, ton, jakim ona też usunęła tam jednego z panów przy tym stole, żeby się odsunął się. To wszystko, właśnie ta scena by mi wystarczyła, żeby powiedzieć o tym, czym jest PiS. Znaczy, jeżeli jest jakaś wizja, to robienia zbiórek, manipulowania ludzi, nawet słuszne rzeczy, czy to odczytanie, czy te spostrzeżenia są rzeczywiście takie nieadekwatne do filmu i do jakiejś prawdy, która tam jest w filmie obecna? No, czy fakty, które podajesz, są faktami, więc trudno z nimi dyskutować. Natomiast twoja interpretacja jest taka, powiedziałbym, robiona z punktu widzenia człowieka, który chce się dopatrzeć dziury w całym. Tak mi się wydaje, bo oczywiście można powiedzieć, że jak się dziećmi troszkę steruje, to się nimi manipuluje, tak? Ale ja sam, mając synów, musiałem czasem troszkę tam pomóc zjeść obiad i nie bardzo... Ale wkładałeś wtedy mundur wojskowy, żeby... No, nie wkładałem munduru wojskowego, ale i tam obiecywałem różne rzeczy, że jak szybko zjedzą, to pójdziemy grać w piłkę, a jak nie, to mi się nie będzie chciało, tak? Zupełnie inna metoda. No zgoda, ale pewne wzorce w takim środowisku są takie, jakie są i ja bym... Znaczy,
ja nie muszę ich podzielać, natomiast ja bym od razu ich nie deprecjonował, bo to jest trochę tak jak z harcerstwem. No, mundur harcerza też jest mundurem, tak? A no, nie, jakbyś zamienił ten mundur parawojskowy na mundur harcerski, to od razu byłoby dużo łagodniej, prawda? No, więc tylko troszeczkę. Troszeczkę, no dobrze. Przy śniadaniu od razu, ale to ty od rana ten mundur kobieta 60-letnia na oko, przepraszam, że 50-letnia, I tych chłopców, oni tacy przygnębieni, no bardzo posłuszni, to ewidentnie no, ma ciężki zapach autorytaryzmu od samego rana. Bo jeszcze jak idzie się na zbiórkę harcerską, to człowiek wstaje rano, jest w piżamie, rozchełstany, jest sobą po prostu, a dopiero o jakiejś tam godzinie, na jakąś godzinę lub dwie, wkłada mundurek i tam uczy się jakiejś sprawności, czy co tam robią harcerze. I to jest jakaś tylko cząstka jego ludzkiego życia, a tutaj od rana już jest w mundurze, na zbiórce i wmanipulowywany. I to nie lekko wmanipulowywany. No zgoda, że jest to pewien styl życia, który nie wszystkich może zachwyca. Ja się z tym jestem skłonny zgodzić, ale równie dobrze możesz powiedzieć o funkcjonariuszach różnych innych służb, którzy noszą mundury, że to się odbija na ich, że tak powiem, psychice. I to jest też fakt. I dotyczy to zarówno służb państwowych, jak i, nie wiem, funkcjonariuszy kościelnych i tak dalej. No, ale są ludzie, którzy to lubią. Lubią być mundurowani. Zostawmy te nieszczęsne wojskowe mundury. To, że mężczyźni muszą chodzić w marynarkach pod krawatem na przykład, też jest pewną formą mundurowania. I ja już szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy założyłem krawat. Marynarkę akurat ostatnio jakąś premierę założyłem, ale jeszcze pamiętam, jak się wiąże krawat, ale już tak do końca, no musiałbym tak chwilę... Ja mam bardzo podobnie z krawatem. Musiałbym chwilę poćwiczyć. I jak popatrzymy z punktu widzenia na przykład jakiegoś człowieka żyjącego w Afryce, który w ogóle nie widział nigdy, że tak się robi, tak? No to by uznał, że to też są nasze jakieś mundury. Także ja tutaj wystąpię jako taki antropolog, który patrzy na świat z dystansem, prawda? Więc ja bym tego tak nie potępiał. Pytanie, do czego to służy, tak? Polska przed wrześniem 1939 też była taka zmilitaryzowana i w kulcie oręża, tak? I wszyscy wołali tutaj, trzeba razem, zaraz pokonamy tego Niemca i tak dalej. Źle się to skończyło, ale pewien sposób wychowania, który wtedy był tej młodzieży zaproponowany, dał to, że ci ludzie byli jednak niesłychanie patriotyczni, niesłychanie jakby gotowi poświęcić swoje życie, prawda, w czasie okupacji hitlerowskiej. Więc oczywiście ma to swoje minusy, ale ma to też swoje pewne plusy. Zastanówmy się, do czego to służy. To znaczy, w dzisiejszych czasach moim zdaniem nie jesteśmy w ogóle zagrożeni inwazją jakąś, a jeśli wybuchnie wojna, to innego rodzaju. Więc ten plus, który wskazałeś, wydaje mi się no wysoce taki hipotetyczny, problematyczny. Natomiast to samo, co może ewentualnie owocować tym plusem w życiu codziennym Polski, daje taki efekt jak poparcie partii, która najchętniej by wszystkich umundurowała i wprowadziła tego rodzaju porządek w życiu publicznym, codziennym, na każdym szczeblu, jak ta pani przy śniadaniu. No, ale możesz sobie wyobrazić Jarosława Kaczyńskiego w mundurze? No tak, jak powiedziałeś, że garnitur też jest mundurem, to tak, no on byłby śmieszny w mundurze wojskowym. I on ma wyczucie takie psychologiczne śmieszności, no, poza momentami, kiedy już nie może wytrzymać. Więc bardzo to śmieszny obrazek. Tu proponuję Jackowi, żeby wkleił obraz Jarosława Kaczyńskiego w mundurze naszą rozmowę, chociaż na chwilę. Także, ale żeby dodać taki nowy aspekt do tego wątku, który teraz jakoś badamy, chciałem powiedzieć o tej bohaterce umundurowanej, że ona tam opowiada o tym, jak się stała taką osobą, jak się stała. No, to jest ciekawe, prawda? To jest ciekawe, ale to jednocześnie umacnia, wydaje mi się, moją interpretację taką, że ta pani no, po prostu tak została ukształtowana przez ojca cichociemnego żołnierza, który chciał mieć syna, a zdarzyła mu się córka i on starał się z tej córki zrobić wzorowego chłopca żołnierza. No i ona taka się stała, więc rzeczywiście trudno mieć z psychologicznej perspektywy do niej jakiekolwiek pretensje, ale to jakoś potwierdza moją taką ogólną intuicję na temat tamtego plemienia, że oni tacy są, jacy są, ale nie wiedzą, czego chcą.
Oni nawet nie wiedzą, że tacy są za bardzo. No troszkę jeden wie więcej, drugi mniej oczywiście. Też są w jakiejś mierze zindywidualizowani. Też wolałbym, żeby bardziej. Ale oni, to co oni wyrażają w życiu również politycznym, w swoich wyborach, podczas wyborów, czy w różnych konkretnych zachowaniach, to jest po prostu wyraz ich charakteru, który no, ja uważam za charakter faszystowski. To znaczy, o tym się na ogół mówi jako o osobowości autorytarnej, ale w latach 30. jeszcze psycholodzy związani ze szkołą frankfurcką, tak jak Fromm, filozof Adorno, opracowali taki test osobowości nazywany testem F. A to F było od faszyzmu, więc tak naprawdę chodziło im o taką osobowość faszyzującą, powiedzmy. A jeśli już mówimy o marzeniach i o planach twórczych, to powiem, że marzy mi się, czy nawet planuję napisanie książki o podziale Polski na dwa kraje. Nie jestem pewien, czy to ma być Konfederacja, czy dwa zupełnie obce kraje. Trochę się boję, że gdyby były dwa zupełnie obce, to by szybko doszło do wojny, więc może lepiej niech to będzie Federacja. Chcę w to wpleść wątek romantyczny, że ona znajduje się po tamtej stronie, on po tej, dochodzi do różnych perturbacji, takie rzeczy chodzą im po głowie. Ale oczywiście nie dlatego, że tak naprawdę bym tego chciał, tylko że wydaje mi się to być adekwatne do sytuacji, a też mam pewną wiedzę o historii wyspy Bali. Kiedyś zrobiło to na mnie wielkie wrażenie w czasie pobytu na Bali, gdy dowiedziałem się, że w XIX wieku toczyły się tam wojny wciąż między tak zwanymi królestwami, czyli wioskami z przyległościami, wciąż bardzo okrutne wojny, aż wreszcie kacykowie, czy nie wiem jak w języku balijskim oni się nazywali, wodzowie, przywódcy tych wiosek, zdecydowali się podzielić wyspę w ten sposób, żeby te wioski się w ogóle ze sobą nie stykały. Były jakieś eksterytorialne linie, tak żeby jak najdalej od siebie być, i okazało się, że dalej, że skończyły się wojny. Więc jakoś mi to chodzi po głowie, jakoś mi to pasuje do polskiej sytuacji, stąd to marzenie. Ale oczywiście, będąc poważnym redaktorem, racjonalistą, żeby było jasne dla naszych widzów, no opowiadam się jednak po stronie twojego marzenia. Także niech to będzie przesłanie w sferze marzeń. A w związku z tym, nie tylko w związku z tym, chciałem cię zapytać, co w takim razie ma znaczyć to wezwanie czy hasło, które pojawia się na końcu filmu, przebudźcie się. To mi się najpierw oczywiście skojarzyło ze Świadkami Jehowy, bo oni od lat wydają takie pismo. To mnie przebudźcie się, tylko obudźcie się. Obudźcie się. W twoim filmie. Tak. Ach, to pamięć spłatała mi figla nie pierwszy raz. Obudźcie się, to lepiej. Już mi się nie kojarzy ze Świadkami Jehowy. I co w takim razie chcesz, żeby ludzie się obudzili do tego, o czym przed chwilą mówiłeś? Bo ja to zinterpretowałem tak, jakby to było wezwanie do ludzi PiSu, żeby wreszcie zrozumieli, co nam zagraża i żeby przeszli na stronę liberalną, ale to niesłusznie. Źle to odczytałem. Ja myślę, że na tym polega właśnie film, czy w ogóle w cudzysłowie sztuka, że no nie stawiasz takich tez zero-jedynkowych. No ale to jest racjonalista TV, to no, ma taką skłonność. Ale oczywiście racjonalizm nie oznacza obcięcia, że tak powiem, całego dorobku ludzkości w zakresie sztuki, tak mi się wydaje. Nie, jasne, jasne. I jak poeta pisze wiersz, czy jak filmowiec robi film, to gdzieś tam działa według tych reguł właśnie, że może zostawić coś otwarte. To znaczy może rzucić pytanie, a na to pytanie ludzie sobie udzielają sami różnych odpowiedzi. Ja myślę, że to tam trochę tak jest. Mam nadzieję, że tak może to być interpretowane. Szczególnie w kontekście tych poprzedzających scen, że znajdujemy się trochę w takiej sytuacji jak w weselu. No i na końcu Jasiek przybiega i tam próbuje tych ludzi obudzić, prawda? No i to niewątpliwie nie jest sytuacja do końca realistyczna. Jest to metafora i metafora ma to do siebie, że nie jest do końca jednoznaczna. Więc to obudzenie się może dotyczyć zarówno jednych, jak i drugich i generalnie chodzi o to, żebyśmy w jakiś sposób spojrzeli trzeźwo, tak bym to próbował interpretować, na tę sytuację, no, która dla jednych jest fantastyczna, ale też
zawiera w sobie rozmaite dziwne niebezpieczeństwa, nieustannie czyhają na nas wrogowie i właściwie ciągle musimy walczyć o to, żeby nas nie opanowali, tak? A to gdzieś tam Unia, a to gdzieś tam Putin, a to nie wiadomo co, tak? Więc też nie jest tak znowu fantastycznie. Trochę to tak wygląda jak za Stalina, kiedy im bliżej było komunizmu czy socjalizmu, to walka klasowa narastała, tak? No, no coś dziwne to jest. A z drugiej strony, no ta cała opozycja tak naprawdę przy założeniu, że ludzie robią to z pobudki serca, no gdzieś tam nie ma takiego wyrazistego planu, tak? Jest tyle pomysłów, ile ludzi, tak? Dwóch Polaków, trzy opinie. Coś takiego jest, prawda? Że nie ma jednoznacznej... Nie, no nawet ja bym powiedział, że żadnego planu widocznego. Może ktoś ma jakieś... No nie, to są tam... Tak, nie, nie, to ja bym aż tak tego nie deprecjonował, ale... Fakt... Ja nic nie deprecjonuję, krytykuję, nie deprecjonuję, czy może raczej nawet wytykam. Nie, no pewnie, że lepiej jest krytykować, niż jakąś tworzyć apologię czegoś, co nie jest doskonałe. No, robią tak, jak potrafią, jak mogą. Ja myślę, że trochę problem polega na tym, że w Polsce nie wykształciła się klasa polityczna tak naprawdę, że ta klasa polityczna, którą mamy, jest w pewnym sensie odziedziczona po przeszłości. I to jeszcze paradoksalnie ta przeszłość jest jak gdyby przesunięta mocno w czasie gdzieś tam do czasów PRL-u. My tak naprawdę jeszcze z tego nie wyszliśmy. Nie mamy nowoczesnych polityków, nie mamy wykształconych ludzi. Tutaj ludzie idą, że tak powiem, do polityki po to, żeby się nachapać, mówiąc tak trywialnie. No, nie, nie. No ale po władzę też. No tak, ale chodzi mi o to, że jednak dla nas pewnym wzorcem powinien być taki model, nie wiem, skandynawski, prawda? Niekoniecznie amerykański. Nie, nie milioner ma zostać jakby prezydentem, tylko ma być ta osoba, która będzie się cieszyła społecznym zaufaniem. Są pewne takie zasady demokracji, które tu są w ogóle niezrozumiałe i nieprzyswojone. Wolter powiedział, to ja skończę może to zdanie, że może z lekka przekręcę, ale sens był taki, że nie zgadzam się z twoim zdaniem, ale jestem gotów się o to bić, żebyś mógł je wypowiedzieć. I to powinna być maksyma każdego człowieka, który chce funkcjonować w demokracji. Bo jest ciekawe, co ty powiesz. Nawet jak ja się z tym nie do końca zgadzam, ale mogę się na tym zastanowić. Tutaj niedawno o tym mówiłem, o ciekawości intelektualnej jako najważniejszym dla mnie zamienniku wiary religijnej. W pełni w tym kontekście naszym dzisiejszym też... No tak, ale wiara religijna to jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Ponieważ to się zdarzyło w tym samym miejscu, mi się przypomniało. Zostawmy wiarę religijną, nie, bo tutaj wpadniemy, że tak powiem, na grunt grząski. Popieram ciekawość intelektualną jak najbardziej. Bo wiadomo, że polski kościół, czy w ogóle ludzie wierzący też są bardzo podzieleni. Ja chciałem dodać do tego, że poza klasą polityczną, czy w związku z tym, co powiedziałeś o braku klasy politycznej, mnie najbardziej brakuje kultury politycznej, a zwłaszcza kultury demokratycznej, która umożliwiłaby, pozwoliłaby bardzo wielu ludziom rozpoznawać wartości w polityce, na przykład częściowo łącząc się z tym, co mówiłeś dość krytycznie, umiarkowanie oczywiście, o opozycji. Powiem, że tym, co mi się szczególnie nie podobało w Kodzie, było to, że tam kult wodza, to nie chodzi akurat o Kijowskiego, tylko o taką potrzebę wodza. Ale ta potrzeba w ogóle w Polakach istnieje. No właśnie. Nieustannie. I to jest brak tej kultury demokratycznej. Tak, wiele razy rozmawiałem z działaczami, również intelektualistami związanymi z Kodem właśnie o tym problemie, bo dla mnie właściwie ta potrzeba wodzostwa dyskwalifikuje całą polską, nie klasę polityczną, tylko wszystkie zaangażowane sfery, bo pod tym względem to trochę jest w duchu twojego filmu, pod tym względem wszyscy są do siebie podobni. To przybiera troszkę inne formy i troszkę inne uzasadnienia i taki wyraz emocjonalny ma inny, ale w gruncie rzeczy wszystkie strony chcą tego wodza, a z taką potrzebą i takim pragnieniem, no liberalna demokracja właściwie nie może istnieć. W tym punkcie nawiązuję też do czegoś, co mówiłeś pół godziny temu, o tym, że ludzie nie mają odwagi mówić, co myślą, czy zachowywać się przed kamerą tak po prostu, prawda? To wynika z niedostatku takiego rozwoju autonomii osobistej w Polsce i stąd też ta potrzeba wodza jest. A to wszystko razem wzięło się stąd, że w Polsce właściwie nie było oświecenia, znaczy podobnego do oświecenia w zachodniej Europie, czyli to profesor Siemek pisał w swoim czasie, że nie było oświecenia, które by przeorowało świadomość Polaków.
Ono się dokonywało w jakimś tam minimalnym zakresie gdzieś w dworkach szlacheckich i nie oddziałało na całą kulturę. Mam nadzieję, że twój film będzie kolejnym razem z naszą telewizją i wieloma innymi wysiłkami takim próbą obudzenia rzeczywiście, tak jak to pod koniec nazwałeś, nas do takiego właśnie stawania się osobami bardziej autonomicznymi, które bardziej ufają sobie, myślą krytycznie, niezależnie, ale umiarkowanie, tak żeby te podziały nie były zbyt ostre. Może o czymś ważnym zapomniałem i chciałbyś jeszcze na zakończenie powiedzieć. Ja myślę, że mogę nawiązać do tego, co mówiłeś o tym takim uruchomieniu konieczności, potrzebie uruchomienia społecznej aktywności i uwierzenia przez ludzi w to, że oni indywidualnie coś znaczą. Nie dlatego znaczą, że należą do narodu, klasy, grupy, noszą jakiś mundur, tylko dlatego, że są tacy, jacy są. To jest bardzo ważne. Każdy jest indywidualną, taką całkowitą jednostką, która ma prawo żyć. Wszystko jedno, czy ma jedną nogę, czy jest ruda, czy nie wiem, jest blondynką, tak? Tutaj jakoś ciągle bardzo wiele osób ma taką potrzebę przynależności do czegoś, że nie szuka jakby wartości w środku, w sobie, tylko na zewnątrz. Teraz to, co ja proponuję, to jest to, żebyśmy na siebie popatrzyli i się zastanowili, czy rzeczywiście musimy szukać tych identyfikacji poza, że tak powiem, nami, tak? Co nie znaczy, że nie mamy, że tak powiem, szanować i naszego kraju i starać się, żeby i droga była prosta i żeby nie było w niej dziury i żeby nikt nam nie zagrażał. To jedno z drugim się nie kłóci. Teraz to, co ja proponuję na moim małym poletku, to jest to, że ci z Państwa, którzy chcą być traktowani jak osoby dorosłe, sami wybierać, co chcą oglądać, co chcą czytać, żeby zobaczyli, że w Polsce istnieje cenzura. Ta cenzura istnieje prawie że od początku tego nowego systemu. A właściwie od początku. Tak naprawdę mój pierwszy program telewizyjny w 90 roku był już ocenzurowany, ponieważ człowiek, który przyszedł z ramienia premiera Mazowieckiego, głównie dbał o to, żeby rząd Mazowieckiego był dobrze pokazywany. Ja tego doświadczyłem świeżo po przyjechaniu z Anglii, gdzie BBC nieustannie się z rządem kłóciło i nieustannie były sprawy na ostrzu noża, bo taka jest rola publicznych mediów. Tutaj od początku to było wykoślawione, więc jak teraz narzekamy, że telewizja Kurskiego jest paskudna, ale ona była paskudna przez ostatnie 27 lat. Ale wtedy to było bardziej salonowe, a teraz to jest na chama. No tak, ale różnica, że tak powiem, w manipulacji jest w pewnym sensie w ilości. Ona pewnie przechodzi w jakość powoli, tak? Że już teraz fakty są podawane nieprawdziwe, a tam unikali podawania faktów niewygodnych, ale nie podawali nieprawdziwych. No, pewne różnice są. I teraz to, co ja proponuję, to ja naprawdę staram się nie oceniać. Ja mam swój pogląd i oczywiście, gdybym go wyraził, to by część ludzi była oburzona, a inna zachwycona. I ten mój pogląd ma taki charakter, że, jakby to powiedzieć, ja mogę się podzielić tym, co czuję i myślę. Ale myślę, że lepiej to zrobię jako filmowiec, po prostu obserwując i dając materiał do refleksji tym, którzy chcą to zobaczyć. I żebyście Państwo mogli to zobaczyć, musicie zapłacić parę złotych, bo po prostu inaczej tego nie skończymy. W związku z czym namawiam. Chcecie być dorośli, wybierać sami, wejdźcie na stronę odpalprojekt.pl i zapłaćcie choćby 5 zł. I w zasadzie to wszystko, co potrzeba, żebyście mogli nasz film zobaczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jak Państwo widzicie, film, który miałem okazję obejrzeć w nieskończonej postaci, jest naprawdę bodźcem do myślenia i do rozmowy, do dyskusji. Życzę Wam wszystkim i obejrzenia, i tych ciekawych dyskusji. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.